Epifaniczny Tom drugi. Wykład dziesiąty. Piąty Dzień Życie w wodzie i w powietrzu Pierwsza Mojżeszowa Rozdział pierwszy Wersety od dwudziestego do dwudziestego trzeciego Dwa produkty piątego dnia Walenie ryby, Skorupiaki Mięczaki Drobne ustroje Świat wodny Świat ptactwa Świat owadów Nasze komentarze na temat boskich dzieł twórczych prowadzą nas teraz do dzieła piątego dnia, którym było stworzenie życia w wodzie i w powietrzu. Jeśli chodzi o naszą Ziemię, dzieło twórcze przeszło przez etap doprowadzenia do Ziemi światła, uczynienia atmosfery, rozdzielenia lądu od mórz, stworzenia traw, roślin i drzew oraz znacznego wzbogacenia ilości światła słońca. Księżyca i gwiazd docierającego do Ziemi. Następnym etapem procesu twórczego było stworzenie życia w wodach oceanów, mórz, zatok, jezior i strumieni. Opis tego aktu twórczego wskazuje, iż życie takie miało być bardzo liczne, co można zauważyć w tłumaczeniu przekładu AV, przepis tłumacza, w języku polskim, przekładu gdańskiego. Koniec przepisu tłumacza, niech hojnie wywiodą wody. Doktor Jaunko oddaje to bardziej dosłownie, niech wody zaroją się rojem żywego stworzenia, nefesz, dusza. Było to polecenie wydane przez Boga Logosowi, Boskiemu narzędziu w stwarzaniu, Ewangelia Jana rozdział pierwszy werset trzeci, Kolosensów rozdział pierwszy wersety szesnasty i siedemnasty który wykonał je przy pomocy współpracujących aniołów. W wersetach od 20 do 23 stworzenie zwierząt, w najszerszym tego słowa znaczeniu, podane jest w jego fazie początkowej, przy czym pominięte są tutaj malutkie skorupiaki z poprzednich okresów. W każdym przypadku stwierdzamy, że krew, lub jej odpowiednik, czy to zimna, jak w przypadku większości gadów, czy ciepła, jest środkiem, przez który zasada życia łączy się z ciałem, w wyniku czego powstaje istota czująca dusza. Jest całkowicie logiczne, że woda była pierwszym środowiskiem istot czujących, ponieważ brak trujących gazów, które wciąż obficie występowały w atmosferze, Czynił wodę odpowiednim mieszkaniem dla jej lokatorów, podczas gdy gazowe powietrze wciąż nie nadawało się do normalnego oddychania zwierząt. Co więcej, pozostałości skamieliny dowodzą, że wody były pierwszym mieszkaniem pierwszego życia zwierzęcego. Widzimy więc, że opis mojżeszowy właściwie umieszcza powstanie życia wodnego w twórczym dziele. Później, w tym samym dniu, wraz z poleceniem stworzenia dusz wodnych nadeszło polecenie stworzenia dusz ptactwa, werset 20, którego środowiskiem życia była ziemia i powietrze, przy czym to ostatnie w międzyczasie oczyściło się dostatecznie z gazów, by umożliwić ich istnienie. W wersecie pierwszym przekład AFEU podaje, że Bóg stworzył wieloryby. Hebrajskie słowo taninim, tutaj oddane jako wieloryby, jest jeszcze szerszym określeniem niż hebrajskie słowo oznaczające wieloryby. Powinno być ono oddane jako morskie potwory. Obejmuje ono walenie, wieloryb, delfin, morśfin, szablok-grzbiet, narwal i tym podobne, oraz gady z rzędu jaszczurek, jaszczurki. Krokodyle, aligatory, olbrzymie żółwie, które wciąż istnieją, oraz wymarłe pterozaury, latające jaszczurki o rozpiętości skrzydeł do 7 metrów, pleziozaury, o ciele ryby, bardzo długiej szyi i małej głowie, oraz ichtiozaury, rybojaszczurki o ogromnym ciele ryby, krótkiej szyi i długiej głowie, dinozaury wodne i tym podobne itd. Tak takie właśnie stworzenia kryją się pod terminem Tanninim, który występuje w następujących wersetach druga Mojżeszowa rozdział 7 werset 9, piąta Mojżeszowa rozdział 32 werset 33 i oba rozdział 7 werset 12 psalm siedemdziesiąty czwarty werset trzynasty Psalm 91, werset 13, Izajasza rozdział 27, werset 1, rozdział 51, werset 9, Jermiasza rozdział 51, werset 34, Ezechiela rozdział 29, werset 3. Słowo Bara zostało właściwie przetłumaczone w wersecie 21 jako stworzył. Żyjące pełzające dusze z wersetu XXI to niewątpliwie skorupiaki, obejmujące kraby, homary i im podobne. Ich wielka liczba zawiera się w słowach chojnie wywiodły, dosłownie zaroiły się. Stałość ich gatunków pokazana jest w słowach według rodzaju ich. Wymienianie ptactwa na końcu za każdym razem. Gdy opisywany jest produkt tego dnia, potwierdza to, co mówi geologia, że ptactwo zostało stworzone pod koniec piątego dnia twórczego. Skoro o świecie nieożywionym i roślinnym Pan mógł powiedzieć, że był dobry, z pewnością zgodnie z prawdą o świecie wodnym można powiedzieć, że był on dobry. Boskie błogosławieństwo, werset 22, dowodzi, że istnienie nawet na najniższym poziomie stworzenia jest dobrodziejstwem. Bóg mówił o poprzednich stworzeniach, lecz nie mówił do nich. Dopiero w przypadku stworzenia zwierzęcego mamy powiedziane, że Bóg przemówił do zwierząt wodnych. Werset 22: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie. Natomiast do ptaków Ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. I tak był wieczór i był poranek piątego dnia, w którym Bóg stworzył dusze wodne i powietrzne. Należy zauważyć, że przekład A.V. sugeruje werset 20, że stworzenia tego dnia powstały z wody. Pojęcie to jest wprowadzone do tego tekstu w wyniku błędnego tłumaczenia słowa które dr Yang bardzo stosownie oddaje słowem zaroić, chociaż wierzymy, że woda rzeczywiście stanowiła część składników ich ciał. Biblia nic nie mówi na ten temat. Zauważmy, że z wyjątkiem waleni wszystkie stworzenia tego dnia były jajorodne, wyklute z jaj. Na razie podaliśmy ogólniki na temat stworzeń piątego dnia. Przejdziemy teraz do pewnych szczegółów, a rozpoczniemy od waleni, wielorybów, szablokrzbietów, delfinów, morświnów, narwali i tym podobne. Stoją one między rybami a zwierzętami lądowymi, stanowiąc łączące je ogniwo. Z punktu widzenia kształtu ciał, miejsca zamieszkania, sposobu ruchu i zwyczajów są one podobne do ryb. W przeciwieństwie do nich, a podobnie jak zwierzęta lądowe, posiadają płuca, serca z komorami pompującymi przez ich ciała ciepłą i czerwoną krew. Wdychają powietrze, noszą płód i karmią mlekiem młode, jak większość zwierząt lądowych, to znaczy ssaków. Skupmy naszą uwagę na największych zwaleni, wielorybach. Są one obecnie największymi z mieszkańców Ziemi, a niektóre okazy kaszalota liczą od 18 do 21 metrów długości, chociaż stwierdzono przypadki pospolitych wielorybów o długości ponad 30 metrów. Ich kręgosłup jest wielkości pnia dużego drzewa. Główna arteria ma wielkość rury, do której może wejść człowiek. Ich ogromne serce przy każdym skurczu wyrzuca 57 litrów krwi. Paszcza wieloryba pomieściła łódkę z całą załogą. Jego język liczy wiele metrów długości i szerokości, a ogon ponad 9 metrów kwadratowych, i nieraz na kawałki rozbił dużą łódź, i jak muchy porozrzucał jej żeglarzy. Porusza się z ogromną siłą i prędkością. Zamieniając płytkie wody w pianę. Zraniony, jednym skokiem zanurza się na głębokość 1524 metrów, gdzie potrafi znieść ciśnienie 200 tysięcy ton. Wzburzonymi sztormowymi falami bawi się jak zabawkami. Jego skóra i zawarta w niej oliwa, okrywająca go na głębokość 90 cm. Pozwala utrzymać ciepło w najzimniejszej arktycznej pogodzie. Tran ten pomaga mu pływać, pozwala unosić się na powierzchni w czasie snu i chroni go przed ogromnym ciśnieniem głębokich wód. Wieloryby czasami żyją parami, czasami w ławicach. Niektóre są trawożerne, żywiąc się wodorostami, inne są mięsożerne, żywiąc się rybami. Które niekiedy połykają w ilości całej ławicy jednym łykiem, i wciąż chcą więcej. Wieloryby posiadają te same zmysły co zwierzęta lądowe. Ich węch i słuch są bardzo czułe, nawet przy głębokim zanurzeniu. Oczy są tak rozmieszczone, że widzą z przodu, od góry i z tyłu, i to z dalekich odległości. Jak wspomnieliśmy wyżej, Śpią i często lubią oddawać się zabawie, znajdując w tym wielką przyjemność. W życiu łączą się w pary i okazują niezwykłą wierność małżeńską oraz uczucia dla partnera. Równie mocno cechuje je miłość rodzicielska. Matka okazuje wiele uczucia młodym, często widać, jak bawią się razem z wielkim oddaniem. W razie niebezpieczeństwa, Matka zabiera młode w bezpieczne miejsce. Jeśli jest to niemożliwe, broni swych młodych z największą wytrwałością, odwagą i samozaparciem. Woli zginąć razem z młodymi, niż oddać jej bez walki niezwyciężonemu wrogowi. Pod względem zamiłowania do zabaw i wierności wobec partnera i potomstwa Morświn podobny jest do wieloryba. Przypominamy sobie doświadczenie, jakie przeżyliśmy z nimi w pobliżu Galveston, w Teksasie. Byliśmy w małej łodzi z wieloma przyjaciółmi, a ze wszystkich stron otaczały nas liczne morszwiny, niektóre w odległości nieco mniejszej, inne nieco większej niż 30 metrów, bawiąc się i wyraźnie nie zwracając żadnej uwagi na naszą obecność. Wyglądało na to, że raczej popisują się dla naszej zabawy. Wieloryby mają wielu wrogów, głównie ludzi, którzy próbują je chwytać w celu zdobycia wielorybiego tranu, fiszbinu i tym podobne. Smutny jest widok jednego z tych olbrzymów morza zranionego i umierającego z rąk łowców wielorybów. Głównymi ich wrogami w świecie ryb są rekiny i mieczniki. Głodny rakin i miecznik często czyhają i gonią wieloryba, a dopędziwszy go, atakują jeden z jednej strony, a drugi z drugiej, usiłując otworzyć jego paszczę, by zjeść jego język. Walka trwa godzinami i niemal zawsze kończy się pokonaniem wieloryba, który w walce tej odnosi wiele ran od ciosów miecza-miecznika. Gdy wieloryb zostanie tak osłabiony, że nie stawia już oporu, siłą otwierana jest jego paszcza, i gdy jeszcze żyje, zjadany jest jego język. Potem rekin i miecznik pozostawiają go na śmierć, która w końcu przychodzi. Widok wieloryba z pokładu statku dla podróżnika jest jednym z najbardziej pożądanych widoków w czasie oceanicznych podróży, którym później często się szczyci. Podejmujemy teraz krótkie omówienie ryb, kolejnego produktu piątej epoki twórczej. Istnieje ich kilkaset tysięcy gatunków, które już zostały sklasyfikowane, a kto wie ile jeszcze nie zostało odkrytych, ponieważ często odkrywane są nowe ich gatunki. Wahają się one od olbrzymiego białego rakina którego znalezione okazy liczyły 21 metrów długości i 4500 kg wagi, aż do małej płotki. Ich kształty i budowa są wielce zróżnicowane. Ryby są najwyraźniej bardziej zróżnicowane, dziwaczne i groteskowe niż zwierzęta lądowe. Z drugiej strony, niektóre z nich są bardzo piękne w kolorze i wdzięczne w kształcie. Niektóre z nich są srebrne, inne złote, a niektóre odzwierciedlają wszystkie kolory tęczy. Co więcej, w kształcie i budowie są wspaniale dostosowane do środowisk, które zamieszkują. Wszystko, co się z nimi wiąże kształt, budowa, kolor, wielkość, cechy składają się na ich szczęśliwą egzystencję. Ich bardzo słabo rozwinięty system nerwowy oszczędza im cierpienia, gdy wpadną w ręce tych, którzy na nie polują. Gdybyśmy wiedzieli tylko o życiu lądowym i powietrznym, skłonni bylibyśmy sądzić, że woda jest środowiskiem nie nadającym się do życia. Jednak wieloraka mądrość i moc Boga tak zaplanowała budowę ryb, że są one dobrze dostosowane do swego wodnego otoczenia. Wykażą to niektóre szczegóły na temat ryb, które obecnie przedstawimy. Ich kształt jest dobrze dostosowany do ich potrzeb. W większości przypadków głowa jest ostroowalna, boki coraz szersze aż do połowy ciała. Skąd w kierunku ogona następuje stopniowe zwężanie ich obwodu. Kształt ten został matematycznie udowodniony jako najlepszy dla szybkiego i łatwego poruszania się w wodzie. Ich płetwy, pęcherz powietrzny i ogon umożliwiają im łatwe podnoszenie się, opadanie, unoszenie się, i w zależności od chęci lub potrzeby szybkie i wolne pływanie. Także ich okrycie jest dobrze dostosowane do ich potrzeb. Okrycie zwierząt lądowych, włosy, pióra, szczecina, wełna i tym podobne, choć dobrze dostosowane do ich potrzeb, byłyby nieprzydatne dla zwierząt wodnych. Zamiast nich rogowe łuski i mocna skóra dają rybie wspaniałe okrycie. Ich łuski połączone brzegami wyglądają jak najpiękniejsza mozaika. Jeśli brzegi zachodzą na siebie takie jak dachówki na dachu i mają śliską powierzchnię, jawią się niczym najwspanialsza kolczuga, umożliwiająca im poruszanie się w wodach przy minimalnym oporze. Okrycie to nie pozwala przemoknąć ich skórze, a zimno przedostać się przez nie. Tak więc ich okrycie jest dobrze dostosowane do ich potrzeb. Jakże cudowny jest ich aparat oddechowy. Zamiast płuc, mają skrzela, których tkanką są liczne naczynia krwionośne. Przez te skrzela pobierają z wody tlen równie łatwo, jak my pobieramy go z powietrza. Niekiedy ryby są chwytane i tak szybko ciągnięte w wodzie przez szybką motorówkę. Że uniemożliwia to im pobieranie tlenu z wody. Rezultatem jest śmierć przez utonięcie. Tak więc ryby mogą i niekiedy rzeczywiście toną. Ich naturalne zdolności uniemożliwiają jednak świadome płynięcie tak szybko, by utonąć. Ich oczy to kolejny cudowny przykład dostosowania do otoczenia. Są tak zbudowane, że kontakt z wodą, nawet najbardziej słoną, nie stanowi dla nich większego problemu niż kontakt z powietrzem dla naszych oczu. Ci z nas, którzy pływali pod wodą z otwartymi oczami, wiedzą, jak woda potrafi osłabić nasz wzrok. Wypukłe okulary pozwalają jednak wyraźnie widzieć pod wodą. Bóg właśnie taki kształt nadał oczom ryb, dzięki czemu wyraźnie widzą pod wodą. Oczy ryb zazwyczaj nie mają powiek, lecz te z nich, które chowają głowy w błocie, jak na przykład ryba błotna, węgorz i tym podobne, zostały przez Boga zaopatrzone w okrycie dla oczu, które chroni je lepiej niż czyniłyby to powieki. Ryby z rzek wschodniej Azji mają bardzo charakterystyczne oczy, przedzielone poziomo na dwie półkule pasmem błony. A każda połowa jest okiem, niższe połowy widzą blisko, a wyższe daleko, te pierwsze pozwalają dostrzec pobliskie robaki, którymi się one żywią, te drugie odległych zbliżających się wrogów. Stwierdzono, że soczewki w oku dorsza składają się z 5 milionów włókien, połączonych 62 miliardów zaczepów. Ryby posiadają tych samych pięć zmysłów co zwierzęta lądowe, choć zakłada się, że zmysły dotyku i smaku są u większości z nich słabo rozwinięte. Niektóre mają elastyczne czułki jako organy dotyku. Ich węch i słuch są bardzo wyostrzone, choć nie posiadają one żadnych zewnętrznych organów, jakie mają zwierzęta lądowe niewątpliwie z powodu niszczącego wpływu wody na takie organy posiadają jednak odpowiednią dużą błonę i nerwy szczególnie przystosowane dla zmysłów węchu na przykład u dużego rekina zajmują one powierzchnię od 1,1 i do 1,2 i 2 metra kwadratowego tak więc ryby potrafią wykryć zdobycz lub wrogów z dużej odległości pomimo wzburzonej wody czy ciemności. Taka zmysłowa percepcja daje im pewną mądrość, można je wyszkolić, by przychodziły na wezwanie głosu lub dzwonka i reagowały na swe imiona. Są długowieczne. Znane są karpie, które przeżyły ponad sto lat. W 1754 roku w Kaiserslautern złowiono szczupaka, który miał przymocowaną do skrzeli opaskę z informacją, iż został wpuszczony do stawu tamtejszego zamku na rozkaz Fryderyka II w roku 1487, czyli 267 lat wcześniej. Ryby są bardzo silne i nie męczą się długotrwałym pływaniem. Rekin może podróżować dalej i dłużej niż orzeł. Łosoś potrafi płynąć szybciej niż jaskółka potrafi lecieć. Wiadomo, że rekiny płyną za szybkimi parowcami po oceanie, często okrążając je jako stosunkowo powolnych podróżników. Wiadomo o przypadkach. Kiedy trafione harpunem, ciągnęły ciężką łódź z ogromną prędkością pod wiatr i fale przypływu. Niektóre z nich są mięsożerne. W Dublinie w Irlandii pokazano szkielet żabnicy o długości 76 cm, posiadającej w swym żołądku szkielet dorsza o długości 61 cm. W dorszu znajdowały się dwa witlinki średnich rozmiarów, podczas gdy w żołądkach witlinków były liczne częściowo przetrawione ryby, zbyt rozłożone, by można je było rozpoznać. Niektóre ryby potrafią wydawać dźwięki, na przykład gumardy wyciągnięte z wody, osobliwie grzechoczą, inne, jak na przykład latająca ryba, Potrafią przelecieć w powietrzu kilkaset metrów, a ich płetwy funkcjonują jako skrzydła i żagle. Inne są bardzo niewymagające od życia, jak na przykład karp, który w mokrym mchu może przeżyć kilka tygodni. Niektóre, jak na przykład węgorze, opuszczają wodę i wędrują po lądzie w poszukiwaniu robaków. W Chinach żyje pewna ryba, która wędruje przez łąki około pół kilometra do innego strumienia. Płaskogłowe hasary, ryby z rzeki Essequibo, gdy wyschną ich stawy, całymi gromadami maszerują po suchym lądzie w poszukiwaniu innych, przemieszczając się równie szybko jak idący człowiek i udając się bezpośrednio do najbliższej wody, nawet jeśli nie jest ona widoczna. Pewna ryba występująca w Trankwebar wchodzi na drzewa palmowe, poszukując na nich owadów jako pożywienia. Fakty te dowodzą, iż Bóg dał im instynkty, które pozwalają im przetrwać w ich środowisku. Płodność ryb pokazana w wersecie 22 jest cudowna. Błogosławieństwo tego wersetu oznacza udzielenie rybom niezbędnych władz. Ilość jajeczek w ikrze różnych ryb daje pewne pojęcie o wielkiej płodności ryb. Oto liczby podawane przez standardowe źródła. Ikra Dorsza zawiera 3 686 000 jajeczek flądry 225 000 karpia 203 000, płoci 100 tysięcy makreli 500 000 soli prawie 100 tysięcy Lina 350 tysięcy śledzia 30 tysięcy szczupaka 50 tysięcy, okonia 25 tysięcy, stynki 20 tysięcy. Są to jedynie przykłady, inne gatunki są równie płodne. To dobrze, że i wielu ryb jest niszczona przed wylęgnięciem przez inne ryby, ptaki, gady i tym podobne jako pożywienie. I że niezliczone miliardy tych już wylęgniętych są pożerane przez inne ryby, w przeciwnym razie morza byłyby zapchane rybami i stałyby się jedną masą rozkładu i chorób. Jednak liczba tych, które dojrzewają, jest ogromna, czego łatwo można się domyśleć z ogromnych liczb ryb wędrownych. Znanym faktem jest to, że wiele z nich przemieszcza się w wielkich ilościach w poszukiwaniu bezpiecznych miejsc do rozmnażania swego gatunku. Przemieszczanie to często następuje z oceanu w górę rzek. Znanym przykładem jest łosoś. Niemal wszystkie odławiane łososie są łapane w sieci, po wiele ton w każdej z nich, w czasie jednej nocy na rzekach, przez które przemieszczają się pod prąd. Gdy wypływają z morza, ich ciało jest czerwone jak krew, szybko jednak zmienia się, gdy wpłyną na słodkie wody. Gdy zmiana ta dokona się w połowie, ich mięso staje się różowe, a gdy dokona się w pełni, nabiera nieprzyjemnego białego koloru. Nie należy spożywać białego puszkowanego łososia, gdyż jest on dosłownie zgniły i często traktowany chemikaliami w celu zabicia odoru zepsucia. Nie powinno się też jeść różowego łososia. To wyjaśnia, dlaczego czerwony łosoś jest najdroższy, różowy w średniej cenie, a biały najtańszy. Dorż to kolejna ryba wędrowna. Która na tarło płynie na północne płycizny oceanu. To samo robi łupacz. Znane są przypadki, że ich ławice w czasie tarła liczyły 32 km długości, 5 km szerokości, i nie wiadomo ile głębokości. Makrela w czasie tarła, na wiosnę, porzuca oceany Arktyki i Antarktydy. Udając się w niezliczonych milionach na cieplejsze wody. To samo dotyczy Tuńczyka. Śledź jest pod tym względem najbardziej niezwykły. W lecie wypływa w różnych porach z mórz północnych, udając się w poszukiwaniu pożywienia i natarło do wód cieplejszych. Wiele lat temu, kiedy przemysł rybny był słabiej zorganizowany niż teraz, u wybrzeży Norwegii w czasie jednego nocnego połowu odłowiono aż 20 milionów sztuk, a średni połów sezonu przekroczył 400 milionów sztuk. W Guteborgu w Szwecji roczny połów sezonu wynosił 700 milionów. Są to tylko ułamki licz podławianych przez Anglików, Holendrów, Belgów, Francuzów, Hiszpanów i tym podobne razem wziętych. Pomimo tych odławianych ilości, ocean dosłownie roi się od nich. Pewne źródło podaje, że niemal przez całe lato przez dany punkt przepływają dziesiątki miliardów sztuk, stałym strumieniem o szerokości wielu mil, głębokości wielu sążni, i tak gęsto obok siebie, że niemal się dotykają. Jest to jedynie kilka przykładów spośród wielu ryb, których całkowitej ilości umysłu człowieka nie jest w stanie ogarnąć, co potwierdza, że na jedno stworzenie zamieszkujące ląd przypada milion istot zamieszkujących morze, ryby rzeczywiście są bardzo płodne. By zapobiec wzajemnemu wytępianiu się ryb, pan wyposażył je w środki obrony. Zwykle w formie ogromnej prędkości, czasami ze zdolnością latania, niekiedy ze zdolnością ukrywania się, czy to przez zagrzebywanie się w mule, nurkowanie o wiele głębiej niż potrafią to wrogowie, czy też wydzielanie z ciała czarnej lub niebieskiej odstraszającej cieczy, zaciemniającej i nadającej wodzie nieprzyjemny zapach. By nie stały się zbyt liczne. Bóg udzielił innym broni do ataku, którą niszczą i pożerają wiele ryb. Niektórzy z tych napastników używają niezwykłych podstępów w celu zwabienia upatrzonych ofiar, na przykład diabeł morski, nieobdarzony siłą ani prędkością, ukrywa się w wodorostach i tym podobne, a jedynymi nieskrytymi częściami są końcówki włókien, które okalają jego ciało. Gdy zostaną pobudzone, wyglądają jak robaki, co przyciąga małe ryby, które są następnie pożerane. Narwal i miecznik są wyposażone w straszną broń agresji. Są one szczególnymi wrogami wieloryba. Biorąc niekiedy kadłuby statków za wieloryby, atakują je potężnymi ciosami. Znany jest przypadek, kiedy to miecznik Uważając kadłub statku za wieloryba, zaatakował go z taką siłą, że zupełnie przebił swym mieczem dno tego statku, który niewątpliwie zatonąłby, gdyby śmiertelne zmagania ryby, chcącej się uwolnić, nie złamały jej miecza i nie pozostawiły go w kadłubie, co zablokowało powstałą w ten sposób dziurę. Fragment tego statku z wciąż tkwiącym w nim mieczem znajduje się w British Museum. Śluzica przykleja się do boków innych ryb przy pomocy próżni wytworzonej przez jej wargi, jak pijawka wysysając ich soki i krew, aż w końcu ryby te giną. Gdy sama jest zaatakowana, ukrywa się przez zaciemnianie wokół wody, jak wyżej to opisaliśmy. Liczne ryby wysyłają jasne światło, które w czasie ich gromadnych podróży skrywa je przed atakującymi i atakowanymi. Inny gatunek, posiadający pysk jak działo, strzela w swe ofiary śmiertelną cieczą, i rzadko chybia. Kilka gatunków zwanych drętwymi wyposażonych jest w elektryczną baterię, przy pomocy której zadają śmiertelne ciosy. Inny elektryczny węgorz atakuje z dziesięciokrotnie większą siłą, zabijając nawet konie i muły, które odważyły się wejść do wody. Gdy zastanawiamy się nad tymi cechami świata ryb, z pewnością jesteśmy owładnięci podziwem dla mocy, sprawiedliwości, mądrości i miłości stwórcy, z wielu punktów widzenia widocznych w królestwie ryb. W naszej analizie mieszkańców wód przechodzimy teraz do skorupiaków, które zamieszkują głównie morze wielkie i bardzo szerokie, gdzie są płazy, których nie ma liczby. Psalm 104 Werset 25. Pod określeniem skorupiaków przyrodnicy rozumieją zwierzęta morskie pokryte twardymi połączonymi muszlami, np. homary, kraby, krewetki, Pająki morskie i tym podobne. Są ich tysiące gatunków, którymi oczywiście nie możemy zajmować się szczegółowo. Ich kształty są osobliwe, budowa znamienna, okrycie to ani skóra, ani łuska, lecz twarda skorupa. Posiadają trzy lub cztery pary dziwnie połączonych nóg. Niektóre z nich mają potężne pazury do chwytania i wkładania pożywienia do pyska. Wiele posiada długie, cienkie czułki zdolne do dotykania, wąchania i widzenia. Niemal wszystkie mają wypukłe oczy. Charakterystyczny jest ich układ nerwowy, oddechowy, krążenia i trawienny. Homar to najbardziej znamienny przykład omawianego tutaj gatunku. Jego tylne nogi na swych końcach mają małe pazurki, dwa przednie pazury są duże i mocne, nigdy nie zwalniają ucisku w czasie walki, chyba że zostaną złamane. Jego antenki, czułki są równie długie jak jego ciało, cienkie i ciekawie połączone. Potrafi lepiej pływać, niż chodzić. Porusza się zawsze do tyłu. Dzięki zwijaniu i rozwijaniu ogona, który jest jego napędem i sterem, często jedno machnięcie wystarczy, by przenieść go na odległość ponad 9 metrów. Nierzadko żyje ponad 20 lat. Składa aż 12 tysięcy jaj, które ukrywa pod szerokim ogonem. Są one wylęgane w trakcie lata i mają wielkość mrówki. Przyczepiając się do włókien matki, dopóki nie wynęgną się wszystkie jajka. Odczepione, przylegają do roślin morskich, którymi się żywią, dopóki nie rozwiną się na tyle, by udać się na fale. Skorupa homara nie pozwala mu zbytnio rosnąć, gdy staje się zbyt ciasna, jest zrzucana, a na jej miejsce wyrasta większa. Walka o większą ilość miejsca rozsadza skorupę, zanim homar całkowicie się od niej uwolni. Musi długo walczyć, a proces ten rozpoczyna się od wyciągnięcia ze skorupy pazurów, a następnie nóg. W dalszej kolejności swej skorupy pozbywają się głowa i antenka, potem oczy, szczęki, a na końcu ogon. Po zrzuceniu skorupy homar nagle powiększa się mniej więcej o jedną piątą. Jest bardzo słaby i wycofuje się w jakieś bezpieczne miejsce. W trakcie i przed zrzuceniem skorupy wydziela materiały, które w ciągu trzech dni przemienia w twardą i doskonałą łuskę, lecz większą od poprzedniej. Wszystko to dowodzi, że stwórca troszczy się nawet o tak drobne stworzenie jak homar. Ostatnią grupą zwierząt, jaką w tym miejscu omówimy, są mięczaki. Mięczaki należą do ogromnej liczby zwierząt o miękkich ciałach w twardych muszlach. Są one częścią tych rzeczy, od których zaroiła się woda w czasie piątego okresu twórczego. Prawdopodobnie sklasyfikowano 50 tysięcy ich gatunków. Z pewnością jest ich o wiele więcej, ponieważ dno oceanu jest literalnie nimi pokryte, a żaden człowiek nie może zejść na jego głębiny. Są bardzo różnorodne w wielkości i kształcie, a wszystkie ujawniają wieloraką mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość Boga. Ich muszle są cudowne w kształcie, formach, kolorach, budowie, rozmaitości i ozdobach, często rywalizując pod względem piękna z produktami świata roślinnego. Niektóre z nich wyglądają jak dzieła sztuki. Część z nich ma pięciolinie i nuty, i stale wygrywa zgodną z nimi muzykę. Niekiedy są uformowane w postaci filiżanek lub rur, czasami stożków, iglic i kolumn, inne mają urokliwe, zwoje i skomplikowane połączenia. Ryby te zwane są jednoskorupowymi, dwuskorupowymi i wieloskorupowymi, zależnie od ilości elementów składających się na ich muszle. U niektórych gatunków muszla zawiera samca lub samice. U innych w jednej muszli znajdują się oboje, a w jeszcze innych obydwie płcie są połączone w jedno. Niektóre składają jaja, inne rodzą. Niektóre są roślinożerne, inne mięsożerne. Niektóre posiadają zdolność lokomocji, inne nie. Jednoskorupiaki są najliczniejsze wśród mięczaków i przejawiają najbardziej zróżnicowane formy, zwykle spiralne. Rozkolec służył w starożytności jako purpurowy barwnik. Niektóre z nich, porcelanki, w wielu rejonach Afryki i Wysp używane są jako pieniądze. Karinaria vitrea to najpiękniejsza i najrzadsza z tych ryb, bardzo delikatna. Jest to ona żeglarzem, często ślizgającym się po powierzchni oceanu. Inne gatunki na przykład fioletowe ślimaki i ich jaela, obu nóg, także ślizgają się jak łódki po powierzchni oceanu. Mają żagielki, które wystawiają na wiatr. Najbardziej znanym pod tym względem jest łodzik. Muszla tego zwierzątka jest wyścielona perlistym szkliwem, a na wschodzie jest często używana jako filiżanka. Łodzik posiada osiem rąk. Dwie z nich mają cienką, owalną błąkę, wystawia on je na wiatrniczym żagle, podczas gdy pozostałych sześciu używa jako wioseł. Płynąc, z oddali wygląda jak stateczek. Gdy tylko pojawi się niebezpieczeństwo, chowa swe żagle, wystawia wiosła i kierując swój pysk ku wodzie chwyta jej tyle, by zanurzyć się głęboko pod powierzchnię, poza zasięg wroga. Mięczaki dwuskorupowe są pozbawione głowy, wzroku, słuchu i fęchu, lecz posiadają skrzela, serce i nerwy. Mają miękką mięsistą stopę, którą wykonują zewnętrzne prace. Najpiękniejsze wśród dwuskorupowych to muszle przegrzebków. Najbardziej znane i używane są ostrygi i mięczaki jadalne. Szeroko rozpowszechnione na sześciu kontynentach ziemi. Ostrygi są bardzo płodne, jedna zawiera milion dwieście tysięcy jajeczek. Ostryga perłowa jest najcenniejsza ze wszystkich, a najdoskonalsze okazy występują wzdłuż wybrzeży Ceylonu i Zatoki Perskiej. Jej perły są oczywiście wysoko ocenione. Ostryga wytwarza je wtedy, gdy chce się uwolnić od niewygody przez wydzielanie pewnej substancji wokół ziarnka piasku, które utkwiło w jej muszli jak niechciany, drażniący gość. Czasami perły są tak liczne, że nie pozwalają na zamknięcie muszli, co kończy się śmiercią ostrygi. Wnętrze muszli, zwanej macicą perłową, jest piękne. Śpiewający małż jadalny to także dwuskorupiak. Jego muzyka jest melancholijna i delikatna, potem staje się słodka i głośniejsza, po czym zanika. Powtarza się to wielokrotnie i niewątpliwie zrodziło pogląd o istnieniu mitologicznych nimf morskich. Wielkość dwuskorupiaków waha się od gigantycznej muszli o wadze 225 kg wystarczającej do pełnego wykarmienia 125 ludzi, do tak małych, że są niewidoczne dla oka. Jedną z charakterystycznych cech muszli jednoskorupiaków, dwuskorupiaków i wieloskorupiaków jest wielkość i odległość zwojów. Są one zgodne z postępem geometrycznym, a utworzona spirala jest logarytmiczna, czego właściwością jest to, że wszędzie posiada ona taką samą krzywiznę geometryczną, i oprócz koła jest ona jedyną krzywizną posiadającą tę właściwość. Skąd wzięła się matematyczna precyzja, jeśli nie od Boga, mistrza matematyka? Muszla jest budowana w jednym kierunku wokół osi, po krzywej geometrycznej. Do mięczaków zalicza się zwykle hitona, montwę. Ośmiornice, kałamarnice i tym podobne, których wygląd jest równie niezwykły co brzydki. Mątwa i ośmiornica są wspaniałymi dziełami Boga. Posiadają doskonałe organy oddechowe, władze wzroku, słuchu i fęchu, papuzie szczęki i mięśniowy żołądek. Ich krwiobieg jest tworzony przez trzy serca, nie jedno. Paszcze są otoczone ośmioma ramionami, silnie wygiętymi w każdym kierunku i posiadającymi przysawki, dzięki którym mogą twardo przylgnąć do dowolnego obiektu, w ten sposób zwyciężając ofiarę. Ich szczęki są bardzo mocne. Oczy duże i okrutne. Tubylcy rzadko wchodzą w wody Indii bez siekier, którymi odrąbują ramiona tych potworów osiągających w tamtych rejonach ogromne rozmiary. W poprzedniej części tego rozdziału poruszyliśmy tylko część produktów piątej epoki twórczej: wieloryby, ryby, skorupiaki i mięczaki, pozostawiając na później inne interesujące elementy dzieła tamtego okresu: drobne ustroje, ptaki i owady. Rozważymy te trzy grupy dzieła tamtej epoki w podanej wyżej kolejności. Nasze omówienie może być jedynie fragmentaryczne, ponieważ na temat każdego z nich napisano wiele tomów. Tak jak przed wynalezieniem teleskopu ludzie sądzili, że jedyne istniejące planety, księżyce i gwiazdy, to te widoczne dla gołego oka, tak przed wynalezieniem mikroskopu sądzono że jedynymi mieszkańcami Wód Ziemi są ci, widoczni dla oka. Lecz tak jak z wynalezieniem i zastosowaniem teleskopu człowiek dowiedział się o nowych gwiazdach, a gdy teleskopy te stały się odpowiednio duże, nawet o nowych wszechświatach, tak z wynalezieniem i zastosowaniem mikroskopu człowiek dostrzegł istnienie nowych mieszkańców Wód Ziemi. W ten sposób otworzył się dla człowieka świat drobnoustrojów, malutkich stworzeń zbyt mikroskopijnych, by mogło je dostrzec nawet najlepsze ludzkie oko. Występują one w wodach, powietrzu i ziemi, a nawet w ciałach większych istot, gdyż okazują się one jedną z głównych przyczyn chorób człowieka i zwierząt. Widzimy je we wszelkich rodzajach kształtów. Wstążkowe, okrągłe, kuliste, podobne do kół obracających się na osiach, dwugłowe, włosowate, cylindryczne, robakowate i tym podobne. Niektóre z nich są prawie tak duże, że są widoczne dla wzroku człowieka, inne tak małe, że kropla wody mieści ich miliony. Jeden z gatunków drobnoustrojów, zwany polipem żyje. Na dnie oceanów w pewnych, szczególnie tropikalnych rejonach, gdzie przez tysiąclecia swego istnienia zbudował liczne rafy, cyple i wyspy, a wiele z tych ostatnich jest obecnie zamieszkanych przez człowieka. Wody Oceanu Arktycznego często zmieniają barwę z powodu drobnoustrojów zwanych meduzami które w losowo wybranej wodzie o objętości 28 tysięcy metra sześciennego występują w liczbie 100 tysięcy. Zarówno najmniejsze, jak i największe zdrobne ustrojów posiadają organy życiowe podobne do tych, jakie znane są u większych zwierząt wodnych. Zdradzają obecność uczuć, woli, inteligencji, miłości, nienawiści, strachu cierpienia i przyjemności. Gatunek zwany Proteus, jak sugeruje jego nazwa, może przyjmować dowolne kształty, rozciągać się jak długi włos, kurczyć do malutkiego punktu, rozszerzać do postaci kuli, płaszczyć do postaci naleśnika i strzępić swą powierzchnię rogami. Okazy gatunku zwanego wrotkiem były usuwane ze swego naturalnego środowiska wody i pozostawiane w suchym miejscu, gdzie przez sześć miesięcy spoczywały zupełnie wysuszone, lecz umieszczone ponownie w wodzie, odżywały i żyły dalej, jak gdyby nigdy nie opuszczały wody. Słodkowodny gatunek zwany hedrą wydaje się być samym żołądkiem z włoskowatymi czółkami którymi chwyta pożywienie. Zgodnie ze swym kształtem, żyje niemal wyłącznie po to, by jeść, co czyni z wielkim apetytem, a mimo to potrafi pościć przez kilka miesięcy. Odwrócona do góry nogami hydra funkcjonuje dalej, jak gdyby nic się nie stało. Gdy się ją potnie wzdłuż na kilka pasków. Każdy z nich przez 24 godziny żyje nadal jako oddzielna jednostka, tak jak gdyby nie został gwałtownie odcięty. Wiele z nich razem było rozcinanych na wiele części, które następnie mieszano ze sobą, niebawem przez połączenie elementów, które niegdyś stanowiły różne hydry, powstawały zupełnie nowe. Włoskowate drobne ustroje tworzą armię. Niekiedy maszerują w grupach, niekiedy osobno, mając swych oficerów i utrzymując doskonały porządek. Jednymi z najmniejszych drobnoustrojów są wymoczki, których według badań pewnego naukowca jest ponad tysiąc odmian, które, jak twierdzi, mają średnicę jednej czterdziestotysięcznej cala i które według jego odkryć są tak małe, że w kropli wody mieści się ich 500 milionów. Niektóre drobne ustroje są roślinożerne, inne mięsożerne, niektóre posiadają łuski, inne nie, choć jednak są bardzo małe, mają pyski, zęby, żołądki, mięśnie, nerwy, żyły, gruczoły, oczy i tym podobne. Ich błona liczy jedną pięćdziesięciomilionową cala grubości. Jak na swą wielkość, są bardzo ruchliwe, wykonują różne ruchy. Niektóre poruszają się jak węże, inne mkną jak strzała, wykonują ruch obrotowy. Niektóre po każdej ze stron wydają się mieć koło i poruszać się jak parowiec z bocznym kołem, jeszcze inne podciągają swe ciało do przodu. W całej pełni cieszą się one błogosławieństwem płodności, jakiego Bóg udzielił całemu życiu zwierzęcemu. Okaz gatunku Hydantina senta rozmnaża się w tempie jednego miliona w ciągu dziesięciu dni, czterech milionów w ciągu 11 dni i szesnastu milionów w ciągu dwunastu dni. Choć liczby te są bardzo duże. Podaje się, że okaz innego gatunku był w stanie w ciągu czterech dni rozmnożyć się do liczby 170 miliardów. Niektóre z nich rozmnażają się przez składanie jajeczek i ikry, inne tworzą na powierzchni pączki, które wyrastają do postaci rodzica, a następnie oddzielają się od niego jako niezależne dusze. Niektóre dzielą się na dwie, cztery, sześć, Osiem lub szesnaście części, z których każda prowadzi następnie niezależny byt, uniemożliwiając rozróżnienie rodzica od potomstwa. Inne stopniowo pęcznieją, a następnie pękają, lecz gdy tak giną jako jednostki, wypełzają z nich tysiące nowo narodzonych drobnoustrojów. Niektóre okazy rozmnażają się jeszcze inaczej. Przyglądając się w ten sposób istnieniu i poczynaniom ustrojów, podziwiamy mądrość i moc stwórcy. Naprawdę cudowną rzeczą jest rozmyślać o organizmach, jakie stworzył on w wielorybach, rybach, skorupiakach, mięczakach, owadach, ptakach, gadach, dzikich i domowych zwierzętach oraz człowieku, z ich wszystkimi cudownymi mechanizmami, Funkcjami, cechami i zdolnościami. Jednak pod pewnymi względami, szczególnie pod względem wielkości, liczby i sposobów rozmnażania się, mądrość i moc stwórcy promieniują w świecie drobnoustrojów jeszcze bardziej niż w jego większych stworzeniach świata zwierzęcego. By zilustrować cuda, które ukazał nam teleskop i mikroskop. Cytujemy co następuje. Jeden pozwolił mi dostrzec system w każdej gwieździe. Drugi pozwala mi dostrzegać świat w każdym atomie. Jeden nauczył mnie, że ten potężny glob z całą masą ludzi i krajów jest zaledwie ziarnkiem piasku na szerokim polu ogromu. Drugi uczy mnie że każde ziarnko piasku może mieścić w sobie pokolenia i rodziny ruchliwej populacji. Jeden uświadomił mi znikomość świata, po którym chodzę, drugi przywraca jego wielkość, ponieważ informuje mnie, że w liściach każdego lasu oraz w kwiatach każdego ogrodu, jak również w wodach każdego strumyczka istnieją światy tętniące życiem. Równie niezliczone co cuda nieba. Jeden zasugerował mi, że ponad i poza tym wszystkim, co jest widoczne dla człowieka, mogą istnieć obszary stworzenia, rozciągające się w nieskończoność, w najdalszych zakątkach wszechświata, zdradzających ślad ręki stwórcy. Drugi sugeruje mi, że poza wszystkim tym, co uzbrojone oko człowieka było w stanie zbadać, może istnieć obszar tego, co niewidzialne. Gdybyśmy mogli zdjąć tajemniczą zasłonę, która skrywa go przed naszymi zmysłami, moglibyśmy dostrzec tam teatr równie licznych cudów co w astronomii, wszędzie świat tak mały, że wymykający się całej potędze mikroskopu. Wszędzie tam jednak czyniący cuda Bóg znajduje miejsce do używania swych wszystkich przymiotów. Gdzie może on stworzyć inny mechanizm świata i napełnić oraz ożywić go dowodami swej chwały? Omawiając mieszkańców wód, nie możemy przeoczyć cudów świata, który zamieszkują. Pod wodami naszej ziemi znajduje się piękno, które śmiało może rywalizować z pięknem suchego lądu. Są tam góry i wzgórza, które pod względem piękna Wysokości i wspaniałości mogą równać się z tymi, które podnoszą swe szczyty na różne wysokości nad ziemią. Znajdujemy tam zatopione ogrody, takie jak niedaleko wyspy Santa Catalina, których kwieciste altanki, tajemne kryjówki i cudowna roślinność, gdzie radośnie bawią się rybki i inni mieszkańcy głębi, są cudowniejsze niż jakikolwiek ogród. Jaki można spotkać na suchym lądzie. Są tam doliny, które ukazują nam widoki porównywalne z pięknem Doliny Josemite. W ich szerokich przestrzeniach występują kaniony, które pod względem wysokości i głębokości, długości i szerokości, rozmaitości kolorów i różnych skał mogą sprawić, że wspaniały wielki kanion w Arizonie może na nie spoglądać zazdrosnym okiem. Na wielkich obszarach ciągną się równiny i płaskowyże bogato zdobione pięknymi muszlami morza. Świat podwodny z pewnością posiada rodzajowe piękno i wspaniałości przynajmniej równe piękną i wspaniałościom suchego lądu. Wszystkie one wspólnie oddają chwałę mądrości i mocy wielkiego Stwórcy. Poza istotami świata wodnego w piątym dniu twórczym stworzone zostały także stworzenia skrzydlate, ptactwo i owady. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 1 wersety od 20 do 23. Z powodu błędnego tłumaczenia niektórzy sądzą że stworzenia piątego dnia miały ciała utworzone z wysoce chemicznych i zmineralizowanych wód tamtego okresu. Obejmują tym wszystkie stworzenia tej epoki twórczej. Przekład pierwszej mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetu w dwudziestego i pierwszego wafau sugeruje, że ciała świata wodnego oraz ptaków i owadów powstały z wody. Chociaż mogło tak być. Hebrajski tekst pierwszej Mojżeszowej rozdziału, pierwszego wersetu w dwudziestego i dwudziestego pierwszego nie zawiera takiej myśli. Dosłowne tłumaczenie pierwszej Mojżeszowej rozdziału pierwszego wersetów w dwudziestego i dwudziestego pierwszego podane w tym temacie przez doktora Yanga jest następujące: Niech wody zaroją się rojem żywego stworzenia. Niech ptactwo lata nad ziemią i na rozpostarciu niebios. Wszelkie żywe stworzenie, od którego zaroiły się wody. Skoro Biblia nie uczy, że stworzenia piątego dnia powstały z substancji wodnych i w wodzie, nie powinniśmy nauczać tego jako rzeczy objawionej. Jest to jedna z tych tajnych rzeczy, które nie zostały objawione, i których w związku z tym lepiej nie zgadywać pod względem doktrynalnym. Fakt, że stworzenia wodne, ptactwo i owady czerpią pożywienie i odbudowują zużyte komórki zarówno pierwiastkami z wody, jak i z ziemi, utwierdza nas w przekonaniu, że Pan mógł początkowo użyć obydwu tych sfer jako składu dla elementów ciał stworzeń piątego dnia. Na krótko zwrócimy teraz uwagę na świat ptaków, przez co rozumiemy skrzydlate stworzenia o ciepłej krwi. Stanowią je skrzydlate istoty, które latają lub nie. Te ostatnie to przede wszystkim tak zwane ptactwo domowe, jak kurczaki, kaczki, gęsi, indyki, pawie, perliczki i tym podobne. Strusie to przykład ptaków. Które nie latają i nie są ptactwem domowym. Latające ptactwo jest pięknym elementem dzieła stwórcy. Swą zdolnością latania ptaki dowodzą, że ciało cięższe od powietrza może pokonać przyciąganie ziemskie w takim stopniu, by móc utrzymać się ponad ziemią przez długi okres czasu. Zdobycie umiejętności takiego pokonania przyciągania ziemskiego zajęło człowiekowi ponad 6 tysięcy lat. Do tej pory odkryto i sklasyfikowano około 15 tysięcy gatunków ptaków. W miarę jak człowiek wnika w dotychczas niezbadane lub niewystarczająco zbadane rejony ziemi, wciąż napotyka nowe gatunki skrzydlatych stworzeń. Ich rozmiar waha się od olbrzymiego kondora do maleńkiego kolibra. Kształt ich ciał nosi ślady celowego dostosowania ich do lotów w powietrzu. Począwszy od środka, są ukształtowane w kształcie klina, zakończonego z przodu ostrym dziobem, a z tyłu ogonem w kształcie wachlarza, dzięki któremu mkną w powietrzu przy minimalnym oporze. Ich lekkość, Powiększona jeszcze przez kości i niektóre inne elementy wypełnione ciepłym powietrzem, sprzyja lataniu. Lot odbywa się dzięki dolnemu ruchowi rozciągniętych w powietrzu skrzydeł. Gdy je podnoszą, przygotowując się w ten sposób do kolejnego ruchu do dołu, składają swe skrzydła, i w ten sposób zmniejszają opór powietrza. Te ptaki które zdobywają pożywienie nurkując w wodę. Posiadają grupę mięśni, które potrafią bardzo szybko się kurczyć, odrzucając do tyłu powietrze, co pozwala im zanurzyć się w wodzie. Natomiast te ptaki, które nie posiadają takich mięśni, nie mogą zanurzać się bardziej niż korek. Pierzaste okrycie ptaków jest dostosowane do ich potrzeb. Jest lekkie, Gładkie, ciepłe, piękne i natłuszczone. Tłuszcz podtrzymuje pozostałe cztery właściwości i sprawia, że ptaki nie przemakają. Wśród ptaków spotykamy ogromną różnorodność. Wszystkie kolory tęczy są reprezentowane w nich jako całości, a u każdego ich przedstawiciela spotkać zwykle można kilka kolorów. W grupie tej występuje wiele różnych kształtów, co z łatwością możemy zauważyć, gdy w naszych umysłach pomyślimy o nich, począwszy od kondora aż do kolibra. Tak jak w ptactwie domowym, spotykamy tu połączenie różnorodności i jedności. Różnią się one swymi nawykami, środowiskiem, pożywieniem i instynktami społecznymi. A jednak każdy dostosowany jest do własnego stylu życia. Na przykład dziób różni się w zależności od tego, czy ptak pływa, brodzi, biega, wspina się, siada, poluje czy grzebie. Także ich nogi są dostosowane do ich nawyków. Te, które pływają, mają błony, te, które chodzą, nie posiadają błon lecz zostały obdarzone szeroko rozstawionymi i rozdzielonymi palcami. Te, które siedzą, mają mięśnie nóg, które automatycznie kurczą się, także utrzymują je w stałej pozycji na gałęziach, nawet w czasie snu. Te, które polują, posiadają długie, ostre, chropowate i silne pazury, dostosowane do sposobu zdobywania przez niepożywienia. W rzeczach tych dostrzegamy mądrość i moc stwórcy. Zasada adaptacji ptaków widoczna jest w ich organach wewnętrznych. Ptaki żywiące się ziarnem mają wolę i żołądki przystosowane do trawienia ziarna, podczas gdy ptaki drapieżne mają żołądek błąkowaty i silne soki żołądkowe przystosowane do trawienia takiego rodzaju pożywienia. Ponieważ ich pożywienie nie musi być przeżuwane, zwilżane czy mielone, nie posiadają zębów, woli ani drugiego żołądka. Mięśnie w skrzydłach i ogonie ptaków są proporcjonalnie silniejsze, czego dowodem są ich częste loty. Struś potrafi prześcignąć najszybsze zwierzęta. Kondor i orzeł potrafią latać wyżej niż liczy sobie Mount Everest. Pewien soku przeleciał w ciągu dnia 2160 km. Jerzyk potrafi pędzić z prędkością 288 km na godzinę. Najszybsza ze wszystkich jest fregata. Potrafi w ciągu dwunastu godzin przelecieć z Afryki Północnej do USA. Udowodniono matematycznie, że ciało spada najszybciej nie w linii pionowej lecz pokrzywej zwanej cykloidą. W ten właśnie sposób z wielkich wysokości spada na ziemię orzeł. Ptaki prześcigają wszystkie inne zwierzęta także pod względem wzroku, słuchu i fęchu. To właśnie ostrość i zasięg wzroku orła sprawił, że Bóg użył go jako symbolu swej mądrości. Ptaki żywiące się padliną potrafią dostrzec i wyczuć pożywienie z odległości wielu kilometrów. Organy słuchu u ptaków są odpowiednio większe i ostrzejsze niż u jakichkolwiek innych zwierząt. Ptaki posiadają niezwykłą inteligencję, co można zauważyć w ich gniazdach, które budują w najbezpieczniejszych i najlepszych miejscach. W przystosowywaniu gniazd do ich potrzeb, wygód i wychowywania młodych, w ich różnych zwyczajach migracyjnych, umiejętności uczenia się sztuczek, na przykład przez kanarki, w ich zwyczajach naśladowania niemal każdego dźwięku ludzkiego głosu, jak czyni to przedrzeźniacz, oraz w zwyczajach naśladowania ludzkiej mowy, jak czyni to papuga i to często w taki sposób, który zdradza wiele rozumu. Jedna z nich potrafiła wymówić po holendersku modlitwę pańską. Znana jest autentyczna historia pewnego gąsiora, który służył za przewodnika pewnej starszej niewidomej pani z Niemiec. W odpowiednim kierunku pociągał dziobem jej spódnicę, zwyczajowo prowadząc ją w niedzielę od jej domu do kościoła po czym wprowadzał ją do jej ławki. Następnie wychodził z kościoła na czas nabożeństwa, by paść się na kościelnym trawniku, a pod koniec usługi powracał, by odprowadzić swą podopieczną od ławki do domu. Ptaki posiadają doskonałą pamięć. Po zakończeniu wędrówki potrafię powrócić do poprzedniego siedliska które opuściły na początku swej wędrówki i zawsze wędrują do tego samego miejsca. Są także najlepsze pod względem głosu. Ich narządy głosowe są w niezwykły sposób przystosowane do wyśpiewywania przeróżnych melodii. Słowik, przedrzeźniacz, kanarek i skowronek nieraz radowały uszy ludzi, którzy znajdują upodobanie w harmonijnych i słodkich melodiach. Któż nie odczuwał orzeźwienia na ciele i umyśle słysząc melodie łąk i lasów intonowane przez tych szczęśliwych śpiewaków. Każdy gatunek ptaków ma własną charakterystyczną melodię. Ich różnorodność czyni obszary leśne jeszcze bardziej zachwycającymi. Oczywista radość, jaką mają ze śpiewania, sugeruje, iż znajdują przyjemność w swych wzajemnych melodiach. Ich głosy są niezwykle donośne, rozchodząc się wysoko i daleko. Skowronka, pnącego się w górę ruchem spiralnym, można słyszeć jeszcze długo po tym, gdy zniknie z pola widzenia. Na równym terenie jego głos z łatwością niesie się przez ponad pół kilometra, co oznacza, że skowronki wypuszczają w powietrze kołowe fale o średnicy ponad jednego kilometra. Czy jest takie zwierzę, choćby lew, który byłby słyszany dalej? Dowodzi to, że w ich gardłach panuje doskonała równowaga między siłą wybuchu a siłą nerwów, ponieważ głos jest zrównoważonym stosunkiem powietrza i siły nerwów wybuchających na powierzchni gardła. Tak więc, Stwórca cudownie opracował zasadę planu i adaptacji różnych narządów udzielonych gatunkowi pierzastemu. Widać w tym twórczą mądrość i moc Boga. Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy u ptaków jest ich łączenie się w pary. Te, które nie mają jeszcze partnerów, wybierają ich wczesną wiosną. Twierdzimy, że te jeszcze nie mające partnerów wybierają ich wczesną wiosną, ponieważ niemal wszystkie gatunki ptaków łączą się w pary na całe życie. Ich zaloty są oczywiście bardzo interesujące i godne uwagi. Traktują je bardzo poważnie, dając przykład zalotów, które prześcigają zaloty zwykłych mężczyzn i kobiet. W życiu małżeńskim z pewnością są przykładami wierności wzajemnej miłości i uprzejmości. Dotyczy to z rzadkimi wyjątkami wszystkich ptaków, począwszy od orła aż do gołębia i od kondora do kolibra. Można to zaobserwować każdego dnia, na przykład na parach gołębi, rozpaczają po śmierci partnera, a gołębica często odmawia wybrania nowego, choć niekiedy czyni to po długim okresie żałoby. Znany jest przypadek kanarka, który padł martwy, śpiewając swej wysiadującej jajka partnerce. Gdy ta przyleciała do niego i zobaczyła go martwego, nie chciała jeść i umarła z głodu przy jego boku. Jeśli samica pelikana okaże się niewierna swemu partnerowi, inne samice z tej okolicy zbierają się i odbywają naradę. Jeśli po dyskusji podejmą decyzję o śmierci niewiernej samicy, przylatują do niej i zadziobują ją na śmierć, czasami jednak dostrzegają w jej winie pewne okoliczności łagodzące i wtedy przepędzają ją z okolicy. Tak więc z nielicznymi wyjątkami ptaki nie są ani poligamiczne, ani poliandryczne, ani niewierne ani nie uprawiają stosunków pozamałżeńskich udzielają pod tym względem zdrowej i potrzebnej lekcji ludziom tak więc bóg twórczo obdarzył skrzydlate stworzenia wysoką moralnością seksualną i małżeńską po połączeniu w pary ptaki przystępują do budowy gniazd dla siebie a zwłaszcza dla swego oczekiwanego potomstwa zdumiewające jest to w jaki sposób wyszukują miejsca dla swych gniazd? Istnieje ogromna różnorodność miejsc do tego celu, w zależności od różnych warunków klimatycznych, wygód i bezpieczeństwa odpowiednich dla każdego gatunku. Najważniejszą dla nich rzeczą jest stałość ciepła w czasie wręgania jaj. Silne i drapieżne ptaki nie zwracają takiej uwagi na klimat, Wygodę czy bezpieczeństwo piskląt, jak ptaki słabsze, będące obiektem polowań. Tak więc orzeł, jastrząb, emu i rybołów budują prymitywne, odsłonięte i niezdarne gniazda, ponieważ wielkość ich ciał uziela niezbędnego ciepła dla inkubacji, a siła ich młodych pozwala znieść twardość gniazda. Natomiast szczegieł, drost i strzyżyk których malutkie ciała nie mogą wdzielić zbyt wiele ciepła, zwracają większą uwagę na budowę swych gniazd, by zapewnić wygodę i bezpieczeństwo w czasie zimna. Ich gniazda to architektoniczne cuda, zważywszy na to, kto je buduje. Struś robi w tropikalnych piaskach dołek i tam składa swe jaja, natomiast Dredon, mieszkanie zimnych stref terenów polarnych. Wyrywa puch z własnego ciała, by ocieplić gniazda dla młodych. Ptaki wykazują się wielką zręcznością w budowie swych słodkich domów. Po zbadaniu wielu drzew, dzięcioł wybiera najlepsze dla swych celów, wycina dokładnie wymierzony i symetryczny otwór, opadający w dół na 15 cm. A następnie pionowo w dół na następne 25 cm. Wielkość wejścia jest dokładnie dopasowana do ciała tych ptaków. Wewnątrz jednak dziupla jest o wiele bardziej przestronna, a jej powierzchnia tak gładka, jak gdyby była wycięta przez maszynę. Dzięcioły zwykle wynoszą wióry dosyć daleko od takiego drzewa, by nie zdradzać lokalizacji swojego domu. Dzięcioł południowoamerykański w inny sposób przystępuje do budowy swego gniazda, ponieważ musi strzec swych młodych przed wężami i małpami. Jako głównego materiału budowlanego używa mchu, a następnie wybiera możliwie najdalszą i najsłabszą gałąź i na jej końcu buduje gniazdo. Ani małpa, ani wąż nie odważą się tam wejść z obawy przed załamaniem się gałęzi i spadnięciem na ziemię. Z mchu robi sploty liny i przy pomocy kleistej substancji, jaką znajduje w lesie, przykleja ją do końca wybranej gałęzi. Potem na końcu tej liny buduje torbę, która służy jako gniazdo. Tutaj składane i wysiadywane są jaja. Gdy powieje wiatr i rozkołysze to gniazdo, no cóż, jest to wówczas kołysanka dla dziecka na wierzchołku drzewa, z którego jednak nigdy nie spada. Jeśli węże czy małpy liczą tu na zdobycz, szukają jej na próżno, ponieważ nigdy nie odważą się wejść tak daleko na kruchą i kołyszącą się gałąź. Krawiec bije je wszystkie z ręcznością i ostrożnością. Przy pomocy dzioba i delikatnych włókien zszywa on zwiędłe liście z żywymi i robi z tego podobne do kieszeni gniazdo, mogące utrzymać jego własny ciężar, około 7 gramów, i ciężar jego piskląt. Jak wszyscy wiemy, ptaki są jajorodne, wylęgają się z jaj. Ptaki drapieżne składają ich niewiele, i dlatego rozmnażają się powoli. Podczas gdy ptaki, które są obiektem polowań, składają ich całe mnóstwo. W ten sposób stwórca zaplanował zachowanie równowagi wśród ptactwa. Wylęganie jest czymś cudownym. Matka zwykle siedzi na jajkach, podczas gdy jej partner stoi obok i wspomaga ją śpiewem i zabawą. Następnie odlatuje w poszukiwaniu pożywienia dla wysiadującej jaja matki i przynosi je ku jej zadowoleniu. Jeżeli potrzebuje ona odmiany, ruchu czy chce zapolować, jej partner zajmuje jej miejsce na jajach i siedzi na nich, dopóki ona nie powróci. W nocy śpią obok siebie w gnieździe i w ten sposób większą ilością ciepła równoważą stosunkowy chłód nocy. Macierzyński instynkt samicy sprawia, że dobrowolnie zamienia ona przyjemności, śpiewy i figle zalotów i budowy gniazda na długie, cierpliwe i pełne samozaparcia wysiadywanie, dobrze okrywa jajka, równoważy ciepło, odwracając je w regularnych odstępach czasu, dopóki jej wysiłki nie zostaną nagrodzone wykluciem się młodych z jaką radością rodzice witają swe pisklęta, z jaką czułością je traktują, z jaką starannością i samozaparciem zdobywają i dają pożywienie swym młodym, których duże otwarte dzioby są zawsze gotowe na przyjęcie gąsienicy, robaka, jagody, wiśni, czy innego soczystego kąska, zdobytego dla nich przez rodzicielską miłość i troskę. A gdy pisklęta wychodzą z gniazda, z jaką uwagą rodzice uczą je latać, by uważały na drapieżnych wrogów, a jednocześnie nauczyły się zdobywać niezbędne pożywienie, gdy zbliża się niebezpieczeństwo, z jaką troską i przy pomocy jakich forteli rodzice chronią swe młode. Pewnego razu widzieliśmy drozdy próbujące udzielić jednemu ze swego potomstwa życiowych instrukcji. Nie zdawały sobie sprawy z tego, że były obserwowane, a szczególnie ich piskle przez kota. Kot zbliżył się ukradkiem, a rodzice nie byli świadomi niebezpieczeństwa. Chcieliśmy interweniować, by uchronić to młode. W jednej sekundzie matka wleciała między nas a swe piskle, bardzo blisko nas, lecz na tyle daleko, by nie zostać schwytana, po czym odsunęła się od nas w przeciwnym kierunku, jak najdalej od swego młodego, udając, że jedno z jej skrzydeł i jedna z jej nóżek były złamane, starając się w ten sposób odciągnąć nas za sobą, jak najdalej od swego cennego, podopiecznego. My jednak kierowaliśmy się w stronę młodego i schwyciliśmy go w samą porę, by uratować go przed kłotem, który poczuł silne kopnięcie wymierzone nogą, która w młodości dobrze radziła sobie z grą w piłkę. Ptaki natychmiast rozpoznały w nas wybawcę swego młodego. Ich strach i strategia szybko przemieniły się w radosną wdzięczność i pełną nadziei i wiarę, która gdy tylko minęło niebezpieczeństwo, została nagrodzona uwolnieniem młodego odrozda. To, z jakim pędem ruszyły w jego kierunku, z silnym uczuciem i pełną radością, było jeszcze innym dowodem ich rodzicielskiej miłości. Gdy starania i obowiązki rodziców ptaków się kończą, ulga w trudach i troskach życia przypomina nam ulgę, jaką obserwujemy w życiu ludzkich rodziców, którzy szczęśliwie wprowadzili na morze życia owoc swej małżeńskiej miłości. W licznych rodzinach i szczepach ptasiego życia dostrzegamy wypełnienie części słów z naszego tekstu, błogosławił im tedy Bóg, mówiąc, Ptactwo niech się rozmnaża na ziemi. Werset 22. Moglibyśmy pisać więcej o ptakach jako dziełach boskiego stworzenia, lecz tyle wystarczy dla naszych obecnych celów. Świat ptactwa ilustruje niewątpliwie mądrość i moc Boga. Przechodzimy teraz na krótko do rozważenia świata owadów jako części boskich dzieł twórczych, ponieważ większość z nich lata. Ich stworzenie można uznać za część słowa ptactwo, jeśli użyjemy go w najszerszym znaczeniu w odniesieniu do rzeczy, które posiadają skrzydła. W przeciwnym razie musielibyśmy dojść do wniosku. Że opis ich stworzenia jest całkowicie pominięty z historii stworzenia zawartej w pierwszej mojżeszowej od rozdziału pierwszego wersetu pierwszego do rozdziału drugiego wersetu czwartego. Takie pominięcie jest naszym zdaniem niemożliwe, zwłaszcza gdy przywołamy dwóch najbardziej interesujących członków świata owadów – mrówki i pszczoły. Podaje się, że istnieje od 2 do 3 milionów gatunków owadów. Bez względu na to, czy to prawda, z pewnością jest ich bardzo wiele. Każdy z nich zasługuje na dogłębną analizę, która dla wyczerpania tematu potrzebowałaby wielu tomów. Także i tutaj dostrzegamy cuda boskiej mądrości i mocy. Niektóre owady są niezwykle liczne. Na przykład szarańcza, która niekiedy staje się naprawdę niezliczona, o czym świadczy stosowna plaga w Egipcie. Znany jest przypadek armii szarańczy w południowej Afryce, które pokryły obszar 5180 km2. Część z nich utonęła w szerokiej rzece, która tak dokładnie została nimi wypełniona, że nie było widać wody. Potem powiał silny wiatr i zaniósł resztę do morza, którego fale wyrzuciły je na brzeg, gdzie na wielu kilometrach wybrzeża zebrano je na stosy wysokości niemal jednego metra. Bardzo urozmaicone królestwo mrówek jest także wielce liczne. Owady mają wiele nawyków podobnych do dużych zwierząt. We wszystkich istotnych kwestiach żyją i postępują w bardzo podobny sposób. Potrafią pływać, nurkować, chodzić, biegać, podskakiwać, wskakać, pełzać i latać, tak jak inne zwierzęta. Poruszają się jednak odmiennie, ich budowa jest tak skomplikowana, że lata badań nad jednym z nich nie wyczerpują tematów na liście badacza. Pewien naukowiec w ciele jednego owada znalazł 306 płytek tworzących jego zewnętrzne okrycie, 494 mięśnie uruchamiające te płytki, 24 pary nerwów i 48 par narządów oddechowych. Podaje się, że najcięższa pajęcza nić składa się z czterech tysięcy włókien. Na skrzydle jednego motyla doliczono się 100 tysięcy łusek, a na skrzydle jedwabnika 400 tysięcy. Są to oczywiście cudowne produkty boskiej mądrości i mocy. Ich ciała mają niezwykłą budowę. Zazwyczaj posiadają sześć nóg i cztery skrzydła. Większość z nich posiada antenki, czułki, szydło, trąbkę, a w niektórych przypadkach żądło. Ich jamy gębowe składają się z różnych elementów, jedne mają szczęki gryzące, inne przebijającą trąbkę, przyssawki, liżące języczki, tnące lancety, ostre piły lub żądła. Mikroskop ukazuje w nich wiele cudów. Nie mają ust, lecz oddychają przez spiralne otwory w bokach, a różne gatunki mają odpowiednio odmienne otwory. Omawiając owady, należy stwierdzić, że posiadają te same zmysły, co inne zwierzęta. Ich organem dotyku są zwykle czułki. Pszczoła ilustruje siłę ich węchu, ponieważ z daleka wyczuwa miód. Podobnie mucha wyczuwa psujące się substancje z odległości tysiące razy większej od jej własnej długości słyszą wyraźnie, a fakt posiadania przez nich smaku widoczny jest w tym, że wybierają smakołyki, a odrzucają rzeczy niesmaczne. Ich wzrok jest potężny, a wiele z nich ma wielokrotne oczy, czego dowodem jest ogromna ilość soczewek we wspaniałych oczach much, z których każda jest oddzielnym okiem, u muchy domowej wynoszą one cztery tysiące u ważki 13500 a u królowej pszczół 25000 owady takie jak pszczoły czy mrówki mają swe sposoby porozumiewania się ze sobą zarówno przy pomocy dźwięku jak i znaków dla przykładu gdy umiera lub zostaje skradziona królowa pszczół te które o tym wiedzą przekazują te informacje dźwiękiem i dotykiem innym i niebawem powstaje wielkie poruszenie. Mrówki kontaktują się ze sobą jeszcze bardziej niż pszczoły. Zarówno mrówki, jak i pszczoły posiadają strażników i policję. Gdy mrówka wartownik zauważy zbliżającego się wroga, przekazuje te informacje, uderzając głową w pancerz każdej napotkanej mrówki. Z kolei każda czyni to samo wobec innych. Niebawem niektóre pędzą, by odeprzyć napastnika, podczas gdy inne ukrywają jaja i larwy. Większość owadów przejawia miłość, nienawiść, smutek, szczęście, strach, gniew, sympatię, ocenę, skrytość i tym podobne. Jak na swój rozmiar, są naprawdę silne. Często przenosząc lub popychając przedmioty wielokrotnie cięższe od nich samych. Prędkość poruszania się niektórych z nich jest często większa niż u konia wyścigowego. Niektóre z nich potrafią się gwałtownie zatrzymać bez względu na prędkość, z jaką lecą. Tysiące pszczół wiszą jedna na drugiej, nie obrywając nóżek tych, które są nad nimi. Ich siła widoczna jest w tym, że potrafią skakać na odległość wielokrotnie przekraczającą ich rozmiary. Gdyby koń potrafił skakać proporcjonalnie do wielkości i skoku pchły, jednym susem mógłby skoczyć wyżej niż wynosi wysokość Mount Everest i przez cały nasz kontynent. Najczęściej są one jajorodne i zwykle przechodzą przez cztery etapy. Etap pierwszy. Jaj, etap drugi, gąsienic lub larw, etap trzeci, poczwarek i, etap czwarty, dorosłych owadów. Dobrze znanym przykładem tych czterech postaci jest motyl. Są one nadzwyczaj płodne, co można zauważyć na przykładzie królowej łupszczół i mrówek, z których ta pierwsza w jednym sezonie składa od 40 do 50 tysięcy jajeczek. Zaś Biała Królowa Mrówek składa 86 400 jajeczek dziennie i 2 592 000 miesięcznie, co jest rekordem u wszystkich zwierząt powyżej drobnoustrojów. Pszczoła i mrówka są zdecydowanie najbardziej interesujące z owadów, a z tych dwóch mrówka prowadzi bardziej złożone i rozwinięte życie. Stąd uwaga Salomona dla leni, idź do mrówki, leniwcze. Obacz drogi jej, a nabądź mądrości. Przypowieści Salomonowe rozdział szósty werset szósty. Obydwie mają bardzo rozwinięte życie społeczne. Dla przykładu, niektóre mrówki mają coś, co zwane jest lotem godowym, w czasie którego następują zaloty. Potem odbywają się gody. A następnie kopulacja. W międzyczasie mrówki żołnierze i robotnice z danej kolonii są dzielone na tyle równych grup, ile w locie godowym jest samic. Po kopulacji każda grupa zostaje przydzielona do jednej z tych samic. Zjadają one jej skrzydła, przygotowują dla niej dom, który stale powiększają w miarę jak rośnie liczba składanych przez nią jajeczek. Wręgają się larwy i rozwijają mrówki w czterech grupach. Robotnicy otrzymują najmniej pożywienia i dlatego są najmniejszymi członkami mrówczej kolonii. Potem są żołnierze, którzy otrzymują więcej pożywienia. Następnie samce przeznaczone do godów, które dzięki większej ilości pożywienia rosną bardziej niż żołnierze. Na samym końcu są samice przeznaczone na królowe, które dzięki największej ilości otrzymywanego pożywienia osiągają rozmiary czterokrotnie większe od robotnic. Robotnice gromadzą pożywienie, budują mieszkania i korytarze w domach oraz opiekują się nimi i młodymi mrówkami. Żołnierze stoją na warcie i staczają bitwy z intruzami oraz innymi mrówkami. Często biorąc inne mrówki do niewoli, traktują je jednak tak dobrze, że te kochają swych panów i swe nowe domy. Rozpłodowe samce to trudnie, których koniec nastaje po kopulacji z przyszłymi królowymi. Urządzają pogrzeby, zawsze z dala od swych siedzib, gry, tańce, bankiety, sądy, więzienia, egzekucje. Prawdę mówiąc, mają złożone życie społeczne. Pszczoła tylko w niewielkim stopniu ustępuje mrówce pod względem prowadzonego życia społecznego. Można by przytoczyć wiele szczegółów na temat innych cech istnienia owadów, lecz to, co zostało podane, wystarczy do wykazania chwały twórczej mądrości i mocy Boga, który je stworzył i zachował. W ten sposób dochodzimy do końca dzieła piątego dnia twórczego. Podane wyżej fakty z pewnością dowodzą, że to, co Bóg wówczas stworzył, było dobre, pożyteczne, piękne i różnorodne. O tak, wszystkie boskie dzieła, nawet na najniższym poziomie istnienia zwierzęcego, wychwalają go i podnoszą naszą wdzięczność, ocenę, miłość Cześć i adoracje dla niego. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.